Panowie, z kim gramy dzisiaj i kto wygra? I jaki wynik? Za Legio wygra 0. 0 będzie, 3-0. Dla Legii oczywiście. Bez oporu, bez oporu będzie. Jakie są przewidywania na dzisiejszy mecz? Czego możemy się spodziewać po rywalu? Myślę, że na pewno walki, grania w piłkę, no i będą pewnie chcieli z nami wygrać tutaj, no ale nie damy się, nie? Na własnym stadionie nie będzie łatwo. A co musimy zrobić, żeby się nie dać? Grać swoje, tak jak w ostatnim meczu. Na miarę możliwości tego, jaką mamy siłę. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Kto wygrywa? Legia! Hej. Musicie ładnie pokazać. Wychodzicie i jedziemy. Wierzymy mocno, że razem my, wy, cały klub jedziemy tam, wracamy z 3 punktami, a że będziecie nas wspierać, to jesteśmy pewni. Także robimy to wszystko razem. Dziękujemy, że jesteście zawsze z nami. Łukasz, jakie to jest uczucie, bo dzięki tobie wygraliśmy się ciężki mecz oraz wyszliśmy ze strefy spadkowej? No chyba wszyscy tak możemy delikatnie odetchnąć, bo wiemy, jak dużo nas to kosztowało. Żeby się wygrzebać z tej strefy, wiemy dobrze, że sami się tam wpakowaliśmy, ale to już oddzielamy grubą kreską, to już jest historia i tym bardziej podwójnie się cieszę, że wracamy powoli na swoje miejsce, czyli w górę tabeli i mam nadzieję, że te najbliższe spotkania tylko i wyłącznie będą to potwierdzać. Jaki jest plan wasze na najbliższe spotkania, bo też nie są lekkie? No tak, wszyscy wiemy, że teraz jedziemy do stolicy. Z tego oto miejsca chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić, naszych kibiców, bo nie tylko u siebie są naszym 12 zawodnikiem, ale też na wyjazdach, więc na pewno my damy z siebie wszystko, a później gramy Puchar Polski też z Legią, także dwa fajne mecze przed nami i mam nadzieję, że zapewnimy bardzo dużo pozytywnych emocji. Jedziemy Legia Gdańsk. 3 punkty dzisiaj masz.